mamy prawie kadrę w komplecie, czekamy na wyniki badań Marcina Robaka. Ja, jeżeli będą znane, to po treningu będę wiedział dokładnie, kto jedzie na obóz. A czy wpływ na to, kto wyjeżdża na obóz do Niemiec, ma również to, kto znalazł się wczoraj na oficjalnej klubowej liście transferowej? Nie ma żadnego wpływu. To, kto znalazł się na oficjalnej liście transferowej, także to myślałem, że ta lista będzie wcześniej, nie dzień przed wyjazdem, ale to nie ma dla nas żadnego znaczenia. Aż 3 nowych zawodników. Co możesz o nich powiedzieć? Czy już ich widziałeś? Czy, nie wiem, chociaż DVD ci dostarczono? Znam zawodników, także to nie jest problem. Mamy jednego po kontuzji. Mam nadzieję, że zaczyna już normalnie trenować, także jak się szybko wkomponują w drużynę, to zależy od nich. Andrzej, jeszcze jedno pytanie w takim razie. Jakie są plany na obóz w Niemczech? Wiemy, że rozgracie tam 3 mecze sparingowe ze stosunkowo silnymi rywalami. No właśnie, myślę, że to będzie dobra znowu podgląd dla mnie, bo będziemy starali się już scalać tą pierwszą jedenastkę i mam nadzieję, że wynik jest tak... Znaczy, na wynik no mniej bym zwracał uwagę, chodzi mi o granie, a przeciwnicy są wyjątkowo trudni, to myślę, że bardzo dobrze może zespół się scementować. Czy wciąż podtrzymujesz to, co powiedziałeś, kiedy przedstawiano Cię jako trenera, że Twoim podstawowym zadaniem będzie to, żeby ta drużyna sprawiała radość kibicom, czy też po obejrzeniu choćby meczów na Mistrzostwach Świata troszeczkę zweryfikujesz ten pogląd i bardziej istotna niż radość będzie wynik? Znaczy, wynik wiadomo jest kluczem tego wszystkiego, żeby dłużej pracować, to trzeba mieć wynik, no ale na pewno chciałbym, żeby ta drużyna grała dobrze w piłkę, to jest, znaczy, na pewno chciałbym, żeby nie miał nikt do siebie pretensji, że mógł więcej coś zrobić, lepiej zagrać, bo no wiadomo, to jest gra i różnie się może układać, ale no chciałbym, żebyśmy dobrze grali w piłkę. Ja bym wrócił jeszcze do tego pytania z początku. Czy masz jakiś wariant B, gdyby jednak okazało się, że ze względów zdrowotnych Marcin Robak pozostanie dzisiaj w Łodzi? Pracujemy nad tym, dlatego w tych sparingach, które graliśmy, miałem przegląd wszystkich zawodników, wszyscy grali porówno i próbujemy taką wersję też wziąć pod uwagę. Oglądał Pan wczorajszy mecz z Lechem pod kątem pierwszego spotkania ligowego? Jeszcze to daleka droga, także Lech będzie grał rewanż. Ja widziałem ten mecz. Szanujemy przeciwnika, ale na razie my się musimy martwić o swoją grę, a o Lecha jeszcze przyjdzie pora na to. Okres przygotowawczy był ciężki, taki jak zazwyczaj bywa w pierwszej fazie jego, gdzie pracujemy nad wytrzymałością fizyczną. No cóż, upał jest naprawdę straszny. 2 razy treningi w takim słońcu to nie jest wcale przyjemne. No cóż, teraz wjeżdżamy na drugi obóz, gdzie czekają nas sparingi z silnymi drużynami. No i na to czekamy. A jak układa się współpraca z nowym trenerem? No, bardzo dobrze. Tutaj trenera znamy, też wcześniej pracował w klubie, więc nie jest osobą anonimową. Trenera ocenia się też po wynikach, więc na razie sparingi wygrywamy. 1 remis, więc można powiedzieć, że bardzo pozytywnie. Kończy się okres przygotowania fizycznego, zaczynacie granie z piłką. Myślicie już powoli o pierwszym meczu z Lechem? No powoli już tak. Wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć Lecha w rozgrywkach pucharowych. Mamy swoje cele, chcemy dobrze się przygotować i zaczynamy już myśleć o lidze. A jak 3 nowych zawodników komponowali się w zespół? No, można powiedzieć, że jeden Rafał Grzelak był z nami na obozie, więc mogliśmy go bliżej poznać, a 2 kolejnych zawodników będziemy mogli bliżej poznać na obozie w Niemczech, ponieważ tak naprawdę teraz dopiero dołączyli do nas.